Tragedia w Białym Miasteczku. Niedzielski komentuje minister zdrowia Adam Niedzielski o zdarzeniu w Białym Miasteczku. Ta sytuacja powinna wywołać refleksję. Generowanie emocji społecznych czy powodowanie sytuacji, w której emocje społeczne narastają, jest po prostu niebezpieczne, powiedział Adam Niedzielski podczas konferencji na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju. Minister zdrowia nawiązał do zdarzenia, które miało miejsce w Białym Miasteczku, gdzie mężczyzna zmarł wskutek dokonanego samookaleczenia. Podczas konferencji prasowej minister Niedzielski złożył kondolencje i najserdeczniejsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego mężczyzny. Myślę, że ta sytuacja powinna wywołać refleksję, że generowanie emocji społecznych czy powodowanie sytuacji, w której emocje społeczne narastają, jest po prostu niebezpieczne. Dlatego konieczne jest, aby problemów nie załatwiać w taki sposób, w jaki próbuje się załatwiać, tylko jednak, jak od dawna namawiamy, prowadzić rozmowy przy stole, rozmawiać kuluarowo i starać się rozwiązywać te problemy bez eskalowania, bez zwiększania napięcia społecznego, powiedział. Jesteśmy gotowi porozmawiać z komitetem protestacyjnym, dlatego dzisiaj ponownie, to już chyba trzeci lub czwarty raz, zwracam się do komitetu protestacyjnego, bo czasem trzeba się cofnąć, żeby iść do przodu, o podjęcie kolejnego już zaproszenia do rozmów, dodał. Chciałem serdecznie zaprosić na takie rozmowy nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj o 14 będziemy gotowi do tego, żeby z komitetem protestacyjnym porozmawiać. Minister Piotr Bromber będzie kontaktował się z przedstawicielami i potwierdzał możliwość tej daty, ale niech te tragiczne wydarzenia będą dla nas wszystkich refleksją, że problemy musimy rozwiązywać przy stole i proszę tym razem komitet protestacyjny o nieodtrącanie wyciągniętej ręki, poinformował. W sobotę przed południem podczas konferencji prasowej Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Warszawie, na terenie Białego Miasteczka, przy Aleja Ujazdowskich, doszło do tragicznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż doszło do samookaleczenia, a mężczyzna, który tego dokonał, zmarł.